Dzięki znacznemu dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Fałków przebudowę przejdą boisko na świeżym powietrzu oraz sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Czernie. A sama placówka zostanie także doposażona w zaawansowane pomoce dydaktyczne. W ramach dofinansowania podobna inwestycja czeka Szkołę Podstawową w Fałkowie, której wkrótce także się przyjrzymy. Pierwszym etapem inwestycji jest poprawienie jakości boiska, znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej w Czernie. Przetarg został już rozstrzygnięty. Za niespełna 215 tysięcy złotych firma Tris Sport wyremontuje zarówno boisko przy szkole w Czernie, jak i to w Fałkowie. Prace będą polegały na wymianie ogrodzenia boiska, ułożeniu powierzchni poliuretanowej oraz utwardzenia terenu kostką brukową. Ponadto zostanie dokupione wyposażenie umożliwiające grę w siatkówkę, tenisa oraz badmintona. W dalszej kolejności będziemy remontować, odnawiać sale gimnastyczne, gdzie... Yy, Zakres robót będzie obejmował cyklinowanie powierzchni parkietu. Remont wewnątrz sal, jak również doposażenie w nowoczesny sprzęt sportowy, w tym też nagłośnienie. Ostatnim etapem inwestycji będzie doposażenie placówek w Czermnie i Fałkowie. Z przekazanych nam informacji wynika, że gmina na wspomniane pomocy dydaktyczne dla szkoły podstawowej w Czernie ma przeznaczyć około 100 tysięcy złotych. Będą to zarówno standardowe książki, jak również zaawansowany sprzęt do nauki TIK, drukarki 3D, teleskopy, tablety czy laptopy. Łączny koszt poprawy jakości boisk i sal gimnastycznych. A także doposażenia placówek w Czerniej i Fałkowie to ponad 700 tysięcy złotych, z czego niespełna pół miliona pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja całego projektu przewidziana jest do końca 2021 roku.